Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będzie z wami wszystkimi. Bardzo was, Panie, wszystkich serdecznie witam, jak również serdecznie pozdrawiam tych, którzy łączą się z nami w modlitwie przez internet. Siostry i bracia, dzisiaj uroczystość Przenajświętszej Trójcy, tajemnicy naszej wiary. Zawsze rozpoczynamy modlitwę znakiem właśnie Trójcy Przenajświętszej, kreślą znak krzyża. Zwracamy się więc do Boga, godnego miłosierdzia, przez Jezusa Chrystusa i Duchu Świętym, aby pochylił się nad nami i wybaczył nam wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze słabości, wszystkie nasze potknięcia i upadki. Bowiem chcemy złożyć Najświętszą ofiarę, jak to mamy w zwyczaju. Modlimy się w drugą niedzielę miesiąca, prosząc Boga o wszelkie błogosławieństwa i łaski dla wspólnoty rycerzy Kolumba, naszej parafii. Dziękując wam, Panowie, za wszystkie dzieła, które czynicie, aby wzrastała chwała Pana w naszej wspólnocie i aby wielkie błogosławieństwo Boga dotykało naszych serc. Niech Pan was prowadzi, błogosławi waszym domom i rodzinom. Tę intencję ja będę sprawował, a ksiądz Krzysztof w intencji czcigodnego naszego jubilanta, który obchodzi trzecią rocznicę swoich urodzin, Piotruś Gos, to jest kawaler w pierwszej ławce, tutaj stoi. Modlimy się, to już dla ciebie o piękne, szczęśliwe, długie i takie naprawdę święte życie. Niech ci Pan błogosławi, Matka Najświętsza, niech czuwa nad tobą. Do tych intencji dołączmy swoje własne sprawy. Najpierw jednak prośmy Boga o miłosierdzie, zlitowanie się nad nami, przebaczenie grzechów. Panie Jezu, który objawiłeś na miłosiernego Ojca, zmiłuj się nad nami. Chryste, który oddałeś siebie samego dla zbawienia naszego, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który nadal nas zbawiasz mocą Ducha Świętego, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogąca, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, Pan nakazał i wziął do rąk tablicę kamienną.
wstąpił w obłoku i mój lech zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Wtedy Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczy winy nasze i grzechy nasze i uczyni nas swoim dziedzictwem. Oto słowo Boże. Słowa naprawdę piękne piosenki religijnej, które mówią o wierze.
wielkości i potędze Boga Wszechmocnego, a jednocześnie mówią o delikatności Pana Boga, o miłosierdziu Jego, o Jego wielkiej miłości do nas, swoich dzieci. Kochani, przeżywamy dzisiaj uroczystość Przenajświętszej Trójcy. Dzisiaj przeżywamy tę uroczystość, która fascynuje, zdumiewa, której nie jesteśmy w stanie pojąć umysłem. Absolutnie. Wiele traktatów na ten temat napisano, wiele dzieł teologicznych, które nikt nam nie przysporzą wiary, a są jedynie próbą tłumaczenia tej Najświętszej Tajemnicy. A więc ta tajemnica napawa nas jakimś zdumieniem, a jednocześnie trwogą i obawą. Wytężamy bowiem umysł nasz, aby Boga pojąć, poznać, umiłować, a jednocześnie lękamy się Go i z obawą odkrywamy Jego potęgę. Bóg to po prostu Bóg, wszechmocny Bóg, niestworzony, nieskończony, wieczny, najświętszy, wszechmogący, stworzyciel nieba i ziemi. I nie jest to możliwe, żeby Go wyobrazić, gdyż On nie mieści się w naszym umyśle. Dlatego też tutaj, siostry i bracia, nie będziemy dywagować, czym jest Trójca Święta, ani szukać jakichś porównań. Przyjmujemy z wiarą, że tak jest, a objawił nam to Jezus Chrystus, który powiedział, że posłał Go Ojciec, Bóg Ojciec, że On jest Synem Bożym, jednocześnie, że ześle Ducha Świętego. A jednocześnie, siostry i bracia, patrząc na Przenajświętszą Trójcę, uświadamiamy sobie to najważniejsze przykazanie, które nam mówi: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim życiem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą. Bracie i siostry, Michał jest jednym z najbogatszych Polaków. Ostatnio przy Klubie Dobrej Woli ofiarował 2 miliony złotych na budowę szkoły w biednej gminie, bowiem ta gmina zwróciła się do niego z prośbą o wsparcie tego dzieła. Dla takiego człowieka wiele marzeń i fantazji przeciętnego zjadacza chleba jest po prostu czymś w zasięgu ręki, a więc pieniądze, a więc samochody, podróże, luksus. To wszystko jest zaciągnięcie ręki dla Michała, ale jednak Michał jest bardzo smutny. Bardzo smutny. Prawie wszystko jest w jego możliwościach finansowych, ale nie może mieć jednego. Nie może przywrócić życia swojej kochanej córeczce Kasi. Otóż miała zaledwie 3,5 roku, gdy umarła na raka. Byli najlepsi polscy i zagraniczni lekarze. Były najlepsze i najkosztowniejsze lekarstwa. Był szturm do nieba, ale choroba zwyciężyła. Stąd smutek w tej rodzinie Michała i on zresztą bardzo, bardzo smutny. Mają wszystko, ale dziecka już mieć nie będą. Zapytacie, kochani, jak to się ma do tajemnicy Przenajświętszej Trójcy, ten właśnie przykład. Przykład życia. Otóż ma i to całkiem sporo wspólnego z tym. Po śmierci Kasi Michał nie mógł sobie znaleźć miejsca. I wcale się nie trzeba temu dziwić. Nie mógł sobie znaleźć miejsca w domu. Po układaniu życia i odbudowywaniu go na nowo pomogła mu jego żonie Krystynie wiara w Boga. Autentyczna, prawdziwa wiara w Boga. Ileż było łez, ileż modlitw, ileż błagań kierowanych do Boga Wszechmocnego, które on i jego żona Krystyna kierowali, ileż tych ślubów składanych Bogu Wszechmocnemu. Chodzili codziennie na msze świętą, po to tylko, aby uprosić u Boga, by Kasia i córeczka wyzdrowiała i by żyła. Oddaliby wtedy całe swoje życie za ten jeden, jedyny cud. Niestety inaczej się stało. Kasia umarła. Ale oni pozostali przy Bogu. Nie buntowali się. Nie wołali, że Boga nie ma. Nie bluźnili Bogu.
Wiara zwyciężyła. Pamiętali o tym, że najważniejszym przykazaniem człowieka jest przykazanie: będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkich swoich sił, z całej swojej duszy. Będziesz miłował Pana Boga swego. Bracia i siostry, ta wiara im zwyciężyła, choć jest niezmiernie bolesna. I mieli naprawdę powód ogromny do buntu i do bluźnierstw. Kochani, czasami się nam wydaje, że człowiek bogaty, bogatszy od nas, nie ma cierpień, lepiej się mu powodzi, nie ma problemów, ale to jest nieprawda. Każdy człowiek, każdy z nas zresztą doskonale wie, że ma swój osobisty krzyż cierpienia, który trzeba nosić dla Pana Boga. Niekiedy nawet płaczemy z powodu bólu czy cierpienia. Niekiedy krzyż powala nas w proch ziemi. Niekiedy również nasza słabość nad nami bierze górę, nad nami triumfuje. Ile trzeba przecierpieć, aby wejść naprawdę do chwały Bożej? Jednak dzisiaj popatrzmy na naszego Boga, umiłowanego Boga, który przywołał nas na tę Eucharystię, na ten Prześwięto. Popatrzmy na Pana Wszechświata i popatrzmy na Pana naszych dzieł. W Jego ręku są nasze losy. Doskonale pamiętamy słowa, które wypowiedział do nas Chrystus: weze mnie nic uczynić nie możecie. Doskonale również pamiętamy te słowa, kiedy Chrystus Pan powiedział: bez mojej wiedzy włos wam z głowy nie spadnie. To jest stan naszych losów. I on prowadzi nas czasami bardzo przez bolesne ścieżki do siebie samego. I Michał i Krystyna, tutaj przywołani w tymże przykładzie z życia, wierzą, że będą się kiedyś cieszyć ze swoją córeczką, Kasią, właśnie tam, szczęściem wiecznym, właśnie w niebie. Są otwarci na potrzeby innych dzieci, nie tylko bowiem wspierają budowę szkół, ale także rokrocznie ślą pomoc biednym domom dziecka. Także każdego dnia, codziennie, spełniają choćby jeden dobry uczynek, uczynek miłosierdzia wobec drugiego człowieka, a Bóg tak nimi kieruje, tak kieruje ich życiem, że zawsze im się to udaje. Są miłosierni, a Bóg przez nich jest kochany. Mimo tego tragicznego doświadczenia, Bóg jest przez nich kochany. Bo widzicie, kochani, miłości do Boga nic nam nie może przesłaniać. To jest pierwsze, najważniejsze przesłanie. Tak Pan Bóg nas ukierunkował na siebie. On jest Bogiem miłości i pokoju. On pragnie tej miłości. I ta miłość nasza musi być większa niż miłość ojca i matki do dziecka. Rozumiecie, kochani, to? Ty masz bardziej kochać Boga niż swoje dziecko, za którym ty świata nie widzisz. A ty masz bardziej miłować Pana Boga, bardziej niż twoje dziecko, córeczkę czy synka. Bo wtedy, kiedy przyjdą rozmaite doświadczenia, twoja wiara się zawali. Ty masz bardziej kochać Pana Boga niż twoją żonę, niż twojego męża. Pan Bóg tak jest zazdrosny i o taką miłość do nas woła. Miłość bezgraniczną, miłość pełną ufności i miłość pełną zaufania, bowiem chce razem z nami przeżywać tę miłość wiecznej szczęśliwości w niebie. Bardziej je powinniśmy kochać niż samych siebie. Dlatego też w tę uroczystość Przenajświętszej Trójcy, siostry i bracia, popatrzmy na Boga, który jest miłością wszechpotężną i prowadzi nas przez to życie do nieba. Prowadzi nas ku wiecznemu szczęściu. Tak jak Michał i Krystyna, przyjmijmy w duchu takiego posłuszeństwa i pokory wszelkie trudy, wszelkie bóle codzienności i wytężajmy siły naszego ducha, by Boga kochać całym sercem, całą duszą i całą naszą mocą. Amen. Cóż, my teraz wspólnie wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, swój stworzony.
po którym jeszcze nie chwalę, sądzisz żywych i umarłych, a królestwo jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Bożyciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał imię i chwałos, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na oczyszczenie grzechów, który odkryje zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa w jedności Ducha Świętego zanieśmy nasze błagalne modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, by otoczony Bożą miłością, w miłości ciągle wzrastał. Ciebie prosimy, zesłuchaj nas, Panie. By módlmy się za papieża Franciszka, by Bóg prowadził go w jego trudnej misji kierowania Kościoła. Ciebie prosimy, zesłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich źle innym ludziom życzących, by poznając Boga, uczyli się od Niego życzliwości wobec bliźnich. Ciebie prosimy, by módlmy się za samotnych, chorych, pogrążonych w rozpaczy, by Duch Święty Pocieszyciel napełnił ich serca nadzieją. Ciebie prosimy, módlmy się za wszystkich zmarłych, by mogli cieszyć się wspólnotą z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Ciebie prosimy, módlmy się w intencji Piotrusza Rosy, w trzecią rocznicę urodzin, i w intencji rycerzy Kolumba wraz z ich rodzin, wypraszając dla nich potrzebne łaski. Ciebie prosimy, módlmy się za nas samych, byśmy nie zadowalali się byciem byle jakimi, ale odważnie wkraczali na drogę naśladowania Chrystusa. Ciebie prosimy, Boże, w Trójcy jedyny, Ty sam jesteś święty i pociągasz nas grzesznych ludzi na drogi świętości. Dziękujemy Ci, że zawsze jesteś z nami i nie przestajesz się o nas troszczyć przez tego Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i który jest Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nie przez jedność osoby, ale przez to, że Trójca ma jedną naturę.
Cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym, tak iż wyznając prawdziwe i wieloiste bóstwo, wierpimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwala aniołowie, arkaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołając.
nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój mój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Thank you.
naszego ciała, przyjęcie tego sakramentu i wiara w jedną i świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność przez Chrystusa Pana naszego. Informacja o wyższej pielgrzymce na Jasną Górę. 29 lipca się rozpoczyna w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Osiedlu Słonecznym. Jest zaproszenie do udziału. Pełna informacja o pielgrzymce znajduje się na plakacie i stronie internetowej www.szczecińska.pl. Następnie organizowane są półkolonie lekcji z Salezjanów. Pierwszy turnus od 26 czerwca do 7 lipca. Zapisy i informacje w kasie szkoły salezjańskiej na Kusłońcu. Jest ona czynna od 8 do 11, od 13 do 16 w poniedziałek w grudniu, około 400 tys. Zł. Dobra opieka, ciekawy program, chrześcijańskie wychowanie, dwa posiłki, drugie śniadanie i obiad i bezpieczny pobyt. Także w ramach wakacyjnej akcji odebrzmi dziecko od tabletu i zapewni mu zdrową rozrywkę, więc Sport Club serdecznie zaprasza na półkolonie sportowe organizowane dla dzieci w wieku od 4 do 13 lat. W czasie, gdy przewidziano wiele atrakcji pod okiem wykwalifikowanej kadry, dla parafian na hasło wakacje z parafią na 10%. Zapraszamy na wyjazd do Warszawy na uwielbienie pod tytułem Jezus na stadionie. Będzie to 1 lipca. Spotkanie prowadzi ojciec John Maszabora. Wyjazd 30 czerwca, nocleg w Warszawie, powrót 2 lipca rano. Koszt 250 zł, tu mam autokarnosek, wejściu kajowym, zapisy, zakryski. Kochani, w tym tygodniu, we wtorek, 13 czerwca, wspominamy świętego Antoniego Spadły. Kapłana Jędrzeja Kościoła, do którego tak chętnie zwracamy się w różnych potrzebach. W środę, 14 czerwca, wspominamy Michała Kozala, biskupa i męczennika obozu w Dachau, niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. W sobotę, 17 czerwca, wspominamy Alberta Chmielowskiego, zakonnika, pokutnika, który dzielił los najuboższymi i pragnął przywrócić im godność. On nas uczy, że trzeba być dobrym jak chleb. W najbliższy czwartek, 15 czerwca, uroczystość Bożego Ciała. Z Chrystusem dajemy w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy na ulicę naszej miejscowości, w procesji eucharystycznej. Chcemy w ten sposób dziękować za najcenniejszy dar, jaki Pan zostawił nam, chleb, który daje życie wieczne. I chcemy Chrystusa prosić o pokój, błogosławieństwo dla całej naszej parafii, dla ojczyzny, dla naszych rodzin, dla nas samych. Także udział w procesji jest takim publicznym wyznaniem naszej wiary, że Chrystus jest naprawdę obecny w naszym życiu. Przygotujemy 4 ołtarze, dekorujemy mieszkania, domy, nie wiem, ofiarujemy się obrazy religijne, nieważne, czy procesja będzie przechodziła, czy nie będzie. Świadectwo wiary, sąsiedzi nie widzą, że mieszkają wśród ludzi, ludzi, którzy na serio traktują swoją pobożność i religijność. Bardzo serdecznie proszę. Zapraszamy wszystkich do udziału w uroczystościach Bożego Ciała. Rozpoczniemy je uroczystą mszą świętą o 10.30. Centralna msza święta 10.30. Po mszy świętej welecką drugą grafitową i zgodną będziemy iść do 4 ołtarzy. Jak co roku? Teraz nie zmieniamy, bo trudno jest. Nasza parafia jest rozciągnięta na boki, wzdłuż, wszerz i tak dalej. Pierwszy ołtarz będzie na wysokości Pana Gmięcis, domu, tak więc, że Poluba i Trąby Gminy się nim zaopiekują. Drugi ołtarz na wysokości Państwa Kaczmarek, Żywy Różaniec, koło przyjaciół Radia Maria i Caritas. Trzeci ołtarz na wysokości Państwa Andrzeja Kubki, Marina Wspólnota Matki i Młodzież. Czwarty ołtarz na Pachniku przy cmentarzu, Rada Budowy Nowej Świątyni, Traf Słowa, Kur Credo. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkie dziewczynki, małe i żywotskie, słyszą czy nie? Słyszą, dobra. Zapraszamy wszystkie dziewczynki, wszystkie tutaj, do sypania kwiatków podczas procesji. To jest piękna sprawa, słuchajcie, drogie mamy, drodzy tatusiowie, drogie babcie i drodzy dziadkowie, słuchajcie, wasze córeczki będą sypać kwiatki, wasze wnuczki będą sypać kwiatki, ale próba musi być, próba sypania kwiatków 14 czerwca w środę o 18.30. Kto może, niech przyjdzie z dzieckiem. Dzieci, które przyjęły w tym roku pierwszą Komunię Świętą, te, które obchodziły rocznicę pierwszej Komunii Świętej, proszę, aby przybyły na procesję w strojach, w których przyjęły po raz pierwszy część Mszy Ciała Pana Jezusa. Klasy trzecie będziemy prosić, aby niosły przy chorągach, są takie wstążki, żeby właśnie klasy trzecie, dziewczynki, żeby to czyniły i chłopcy również. Młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania, prosimy o niesienie chorągi.
Niech wspólnoty parafialne wszystkie podejmą swoje role i wicerze Kolumba, Marina Wspólnota Matek, Rada Parafialna Duszpasterska, Kropnik Piny, Tat Słowacy, że Jezusa Króla, Żydżańcy, Rybów Żyńcowe, Nieustający Żyńcy, Rodzina Radia Maria, Służba Liturgiczna, Ołtarza, Kurt Krendo, Jerycho Żyńcowe, Zespół Młodzieżowy, Szok. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach Bożego Ciała, czyli 10:30 się spotykamy. Jeszcze pozostałe trzy święte będą odprawiane na godzinie 7, 9, 16, 18, 19:30. Kochani synizantom i bratom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i Panu błogosławi wszystkich, również miłością. Spotkanie grupy Szok w sobotę rozpoczęcie mszą świętą o 18. Msze święte. Grzegorzenka zapadła w Linkę codziennie rano, a wieczorem zadaliła żywicę. Dodatkowa prześwięta jutro w poniedziałek, dwie msze święte wieczorne jeszcze. Za Wacława Zarzyckiego 6 dni po śmierci, Zbigniewa Kaszczyńskiego 2 rocznica śmierci. We wtorek była prześwięta wieczorna w intencji Marysi Sagneckiej 22 rocznica urodzin dziewczyny błagalna. W środę za Elżbietę Brandt, druga msza święta wieczorna. W czwartek zapadła w Linkę o 7 rano, o 9 zadaliła żywicę Gregorianki. O 10:30 w intencji całej parafii naszej i druga msza w intencji Rodziny Państwa Krakowia. O 16:00 w intencji Pani Luizy Puchalskiej z okazji 40. rocznicy urodzin dziewczyny błagalna. O 18:00 w intencji Pani Bożeny Salickiej, 30. rocznica urodzin dziewczyny błagalna. O 19:30 w intencji Nikoli z okazji 19. rocznicy urodzin dziewczyny błagalna. W piątek druga msza święta o 18:00 w intencji wspólnoty połatwy Radia Maria, w intencji Radia Maria i dzieł wokół niego powstałych. W sobotę druga msza święta Zary, Sława Popławskiego, Andrzeja Jerzego Wiktora Popławskiego wieczorna. W przyszłą niedzielę za Barbarę i Romana Majdowskich o 7 rano. Jedna intencja, druga za Cecylię Szwalę, Seweryna Zotę Władysława. O 9:00 dziewczyny błagalna w intencji 41. rocznicy ślubu Aleksandry i Ryszarda Gala. O 10:30 w intencji wspólnoty Maryjnej Matek. I druga msza święta dziewczyny błagalna z okazji 40. rocznicy ślubu Lucyny i Henryka Kaczmarczuk. 10. rocznicy ślubu Katarzyny i Pawła Kaczmarczuk, 6. rocznicy ślubu Joanny i Adama Kaczmarczuk. O 12:00 26. rocznicy ślubu Marioli i Mariusza Sagneckich. O 13:30 modlimy się za Emilkę Materkowską, 3. rocznica urodzin i drugi ksiądz za Bogusza Marzyńskiego z okazji 18. rocznicy urodzin. O 16:00 Gregorianka za Pawła Glinka, o 18:00 za Dawida Żywicę Gregorianka i druga msza święta imieninowa za zmarłą Elżbietę Bujak, a o 19:30 za Michała Ryszarda Rubacki. Kochani, serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, za modlitwy, za życzliwość, za ofiary, dzięki którym modlimy budowę Kościoła. Zachęcam do nadawania czytania klasy katolickiej w Kościół Niedzielnym. Znajduje się świernik na Boże Ciało. Później z tym świerniczkiem można przyjść na procesję, żeby śpiewać pieśni eucharystyczne. Bóg zapłać za wszystko. Pomódlmy się teraz za zmarłego. W tym tygodniu zmarł Edward Kajcarz, zamieszkały przy ulicy Spółdzielców. Nasza święta pogrzebowa za niego będzie we wtorek o godzinie 13, 13 czerwca o 13, a po mszy świętej odprowadzimy zmarłego na cmentarz w Mierzynie i tam będzie oczekiwał na zmartwychwstanie. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panu. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym, a pomódlmy się jeszcze modlitwą Piotra Skargi i intencji naszej ojczyzny. Módlmy się. Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do Twych stóp w dziękczynieniu, że przez wieki ochraniałeś nas swoją przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że ojców naszych wyprowadziłeś z rąk czynieńców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Także za to, że po latach niewoli zdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu narodowi, aby zachować wolność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Twojego Ducha. Uspokój serca, dodaj ufność, Twoją miłość, oświeć umysły naszych braci, wzbudź w narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, jak za czasów praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie Miłosierny, Panie Sprawiedliwy, Panie Wszechmocny. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój ruch. Daj nam opanie, abyśmy po przyjęciu w pokorze bierzmowania dziejów, udzielonego przez świętego Jana Pawła II, Twojego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowie Polski,
pozostawali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Amen. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam w tych dniach, które oferuje nam dobry Bóg w 31. Ale z wami jest niech nas błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.